Panie marszałku, Wysoka Izbo. Dobrze, że państwo mówią o prokuratorze. To super. To od tego właśnie zacznę może. Jeżeli państwo chcą prokuratura na mnie wysyłać. Pan poseł na mnie wysyła prokuraturę? Tak? Pan? Pan Suski? Tak, bo właśnie to jest wasz styl rządzenia. A ja mam pytanie do marszałka Kuchcińskiego. Pamięta pan... Panie poseł, panie marszałku. Ja mówię do panów parlamentarzystów, proszę się zwracać, którzy krzyczą do mnie, że wysyłam na mnie prokuraturę. Ja nie słyszałem, ale oczywiście bardzo proszę nie pokrzykiwać z sali. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Więc mam pytanie do pana marszałka Kuchcińskiego. Przypomnę mu ważny dzień w tej Izbie, kiedy to pani posłanka Zwiercan zagłosowała na dwie ręce, używając automatu do głosowania jak fortepianu, głosując zresztą, za chcąc, nie chcąc, tatę pana premiera, pana posła Morawieckiego. No tak się złożyło, nie miał na to wpływu. Podobno zabezpieczono nagrania, panie marszałku. Gdzie pan je? W szufladzie? U siebie? W biurku? Gdzie one są? Prokuratura się do dzisiaj tym nie zajmuje. Nie ma! W czarnej dziurze, panie marszałku. Przypomnę, że pan marszałek Borowski swego czasu, gdy zachowali się tak posłowie SLD, był pierwszą osobą, która skierował sprawę do prokuratury. Jak pan wie, w tej sprawie zapadł wyrok. Pan nie robi w tej sprawie nic. I pan mówi, że dba pan o praworządność, o porządek w tym Sejmie, gdzie się głosuje na dwie ręce? A dlaczego tak się dzieje? Bo posłanka Zwiercan zagłosowała z PiS-em, złamała prawo, żeby móc przegłosować kolejną osobę do ciała, które i tak jest wybrane niezgodnie z konstytucją. I pan to wszystko po prostu aprobuje i pan tym kieruje, tym działaniem przestępczym. Panie marszałku, ja pana znam nie od dzisiaj. Pan jest przyzwoitym, porządnym człowiekiem. Co się z panem stało? Szanowni państwo, pan poseł Suski niech się uspokoi, bo wiem, że go zawsze lekko ponosi, ale trochę spokojnie. Panie marszałku, był pan pierwszą osobą w historii polskiego Sejmu, pierwszym marszałkiem, który nie poradził sobie w czasie obrad z tego powodu, że jeden z posłów wypowiedział nic tak naprawdę nieznaczące słowa: panie marszałku kochany. A powiedział to pan poseł Szczerba. I wydawało się mogło, no cóż się takiego może dalej dziać na sali obrad, kiedy pan poseł Szczerba wypowiada takie słowa. W konsekwencji tych słów, w braku umiejętności zapanowania nad swoimi emocjami, w braku umiejętności zapanowania nad Izbą i wykorzystaniem regulaminu Sejmu doprowadził pan do tego, że 16 grudnia 2016 roku po raz pierwszy w historii przeniesiono obrady Sejmu do sali kolumnowej. Ba! Przeniesiono po raz pierwszy, zamykając drzwi przed resztą klubów parlamentarnych. O tym mówię. Prawda? Nie mogliśmy tam wejść. Pan marszałek przeniósł obrady do sali kolumnowej. Przypomnę panu Suskiemu, że są dokumenty potwierdzające, kto głosował, a kto nie głosował w tej sali kolumnowej. Są też nagrania potwierdzające, że są posłowie, którzy niby głosowali. Czy pan może uspokoić pana Suskiego? No, staram się. Staram się. Albo mu dać melisę, albo mu uspokoić. To niech się pan postara, panie marszałku. Bardzo poproszę. Tak? Więc przypomnę, że jest nagranie, w którym minister sprawiedliwości podpisuje się na liście obecności dzień po posiedzeniu w sali kolumnowej. A w dokumentach jest potwierdzone, że głosował w tym głosowaniu. Przestępstwo. Prokuratura. Co w tej sprawie pan robi? Doprowadził pan do tego, że parlament jest atrapą. To nawet nie jest parlament PRL-u. Tam takie rzeczy się nie działy. Naciski, jakim pan ulega swojemu prezesowi Kaczyńskiemu, powodują, że zamienił właśnie pan Sejm w atrapę. Spotykamy się tak naprawdę raz w miesiącu, tu parlamentarzyści. Dziwi to opinię publiczną, podchodzi do tego krytycznie. Dlaczego parlamentarzyści nie pracują? Dlaczego spotykają się tak rzadko i spotykają się raz w miesiącu? Nie, pani poseł, ja pani powiem, dlaczego spotykamy się raz w miesiącu.
żeby w telewizji, mediach publicznych bardzo nie dziękuję, pokazywać krytycznych opinii bardzo o PiS-ie, dziękuję. Bo wy się tego po prostu boicie. Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu Klubu Poselskiego Nowoczesna pan poseł Jerzy Meysztowicz, bardzo proszę.